Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór w Duchowym Espresso. Posłuchajmy dzisiaj historii zatytułowanej Na zewnątrz i wewnątrz. Dziadek podchylił się nad 5-letnim wnuczkiem i pocałował go na dobranoc. Zaraz potem dziecko wytarło sobie twarz. Dlaczego tak robisz, skarbie? Spytała matka. Gdy ktoś ciebie całuje, nie potrzeba wycierać sobie pocałunku. Mamusiu, wytłumaczyło dziecko. Nie wycieram, by go usunąć. Wcieram go do wewnątrz. Ta historia bardzo mocno mi pokazuje, że o wiele bardziej liczy się to, co mamy wewnątrz, niż to, co mamy na zewnątrz. To, co zewnętrzne, bardzo szybko przeminie. Zostanie tylko to, co mamy w sercu, wewnątrz siebie. I pamiętajmy o tym, że nie liczy się to, co mamy na zewnątrz, ale o wiele bardziej liczy się to, co mamy w środku, w swoim sercu. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.